Witam wszystkich, zapraszam do oglądania Forza Horizon 5, druga część poradnika do playlisty festiwalowej Zima, pora sucha, seria 8. Zaczniemy sobie od czegoś bardzo prostego, czyli wyzwanie związane ze skarbem. Zaraz pokażę, jakie auto musimy użyć i gdzie wykonać skok. Wystarczy zdobyć jedną gwiazdkę, aby odblokował się nam skarb. Tego właśnie auta trzeba dokładnie użyć, czyli Mercedes AMG C63S Coupé z 2016 roku. I teraz już pokażę, gdzie musimy wyskoczyć. Zdobywając, tak jak już mówiłem, co najmniej jedną gwiazdkę. Więc nie trzeba robić żadnego tuningu. Tutaj, wyżyny Mulega. Przeniesiemy się tam szybko. I wykonajmy skok. Ok, mamy wskazówkę. Skarb jest tutaj. Od razu się przeniesiemy. Po drugiej stronie widzę. OK. Teraz następnie zaliczymy sobie strefę pomiarową i tutaj możemy użyć tylko jedno auto, Opel Manta plus tuning do B700. I musimy 160 prędkość osiągnąć co najmniej w strefie pomiarowej. Więc rozbujajmy furę jak najlepiej, jak najwięcej, żeby już wjechać z większą nawet prędkością. OK, rozbujajmy trochę furę. Osiągając te 160 potrzebne do zaliczenia. OK, i pozostały jeszcze mistrzostwa. I tym razem weźmiemy sobie Audi TT RS z 2018. Można odebrać już drugie auto. Więc zmienimy sobie na Audi TT RS plus tuning do A800.
pozycji playlisty przeniesiemy się szybko do zawodów. Są to mistrzostwa uliczne, czyli będą same odcinki. Okej, zobaczmy jak furka się spróbuje. Fajna fura. Bardzo dobrze wchodzi się w zakręty. W ogóle jest idealna pogoda, jest sucho. Świetna widoczność. Myślę, że nie będzie problemu tutaj z wygraniem tego wyścigu. Tą właśnie furą. Bardzo dobrze się prowadzi. Łapiemy tunel. I już za chwilę. Pierwsza pozycja jest nasza. Świetnie się prowadzi, naprawdę. Jakie hamulce też dobre. Mimo tak naprawdę ostrych zakrętów. Bardzo dobrze się manewruje. Ok, trzeba odsadzić trochę przeciwników. Aczkolwiek cały czas uważając, żeby zmieścić się w bramkach i już widać metę. Okej, bierzmy sobie kolejny wyścig. Już widzę dosyć ostre zakręty na samym początku. Jest to dla nas okazja. I bardzo ostry zakręt w prawo za chwilę. Będzie trzeba zahamować dużo wcześniej. I trochę nawet wykorzystać przeciwników. I lecimy.
Fajny odcinek, podoba mi się. Momentami można trochę nawet przycisnąć. Aczkolwiek uważając właśnie, żeby nie wypaść tak jak ja. Parę ostrzejszych zakrętów teraz widzę, ale za to pod górkę, więc lepiej. Mniej hamulca trzeba używać. ...75%, czyli za chwilę już będzie koniec. Znowu ostry zakręt, tym razem w lewo. No i do mety. Pozostał jeszcze ostatni wyścig. Tutaj. Okej, jasno, piękna pogoda i kończymy te mistrzostwa. Fajny odcinek też. Okej, o to mi właśnie chodziło. Wszyscy wylecieli, nieźle. Ostro. Co za walka. Lecimy w takim razie. Okej, połowa odcinka za nami. Fajne zakręty. Z dużą prędkością można lecieć. Ale też nie można przesadzać.
powoli zbliżamy się do mety. Do tego pod górkę, więc nie musimy używać hamulca praktycznie. Tutaj ewentualnie, bo trochę ostrzejszy ten zakręt. Ale też nie za dużo. Trochę po prostu. No i meta. Okej, jeszcze na koniec sobie omówimy wszystkie zadania dzienne, czyli pozostało tak: wygrać zawody crossowe w samochodzie Opel Manta 400 z roku 1984, to ten sam Opel właśnie, który używaliśmy już tutaj do strefy pomiarowej, zdobyć 20 umiejętności rozwałki w niemieckim bohaterskim SUV-ie, no to jest bardzo proste, ukończ wyścig niestandardowy Horizon Open w dowolnym samochodzie marki BMW, no to można samemu wybrać sobie BMW i wystartować właśnie w Horizon Open. Zdobądź 9 gwiazdek w strefach pomiarowych w dowolnym samochodzie marki Porsche. Rozbij słupek bramki w dowolnym niemieckim pojeździe. I skocz 1000 stóp w samochodzie Mercedes-Benz AMG Hummer Coupé z roku 1987. No i dobra, ja również sobie w tym momencie zakończę drugą część poradnika. Jeżeli materiał okazał się pomocny, zostaw lajka, zostaw komentarz. Zapraszam również do subskrybowania kanału. Dzięki za oglądanie i pozdrawiam!